Polskich Powstania Styczniowego, Ludwika Mirosławskiego, Mariana Langiewicza, Jana Michała Heidenreicha-Kruka, Józefa Hauke-Bosaka, Edmunda Taczanowskiego, Antoniego Jeziorańskiego i Edmunda Ruszyckiego. Wzywam powstańców z innych narodów, którzy bohatersko walczyli o wyzwolenie Polski. Stańcie do apelu! Wzywam konspiratorów i członków władz powstańczych, którzy stanęli na czele zrywu niepodległościowego. Przywołuję członków rządu narodowego straconych na Szubienicach przez rosyjskich oprawców. Przywołuję do nas generała Romualda Trauguta oraz Rafała Krajewskiego, Jana Jeziorańskiego, Józefa Toczyńskiego i Romana Żulińskiego. Stańcie do apelu! Zginęli śmiercią męczeńską! Przywołuję dowódców powstańczych oddziałów partyzanckich walczących na ziemi ostrowskiej. Ignacego Mystkowskiego, ojca. Władysława Wilkoszewskiego, Wiliona. Władysława Cichorskiego, Zameczka. Zygmunta Padlewskiego, Konstantego Ramotowskiego, Wawra. Karola Frycze i Benedykta Terecińskiego. Stańcie do apelu! Chwała Bogu! Wzywam instruktorów i uczniów Szkoły Wojskowej Polskiej w Puneo, poprzedniczki Szkoły Podchorążych Piechoty z Komorowa, którzy oddali swe życie walcząc i ginąc niejednokrotnie śmiercią męczeńską o niepodległość w czasie Powstania Styczniowego w latach 1863-1864. Wzywam jednych z wielu bohaterów, Józefa Piotrowskiego, powieszonego 21 listopada 1863 roku w Warszawie, Stanisława Borowieckiego, poległego 24 sierpnia 1863 roku pod Państwowicami, Aleksandra Waligórskiego, poległego 6 maja 1863 roku pod Kobylanką. Stańcie do apelu! Wołam bohaterów z Podstoku, Pietlanki, Małkini, Bykowców koło Łączki, Nagoszewa, Wąsewa, Rząśnika, Porządzia, Wiśniewa, Poręby i Broku, którzy nękali wojska carskie, ponosząc niejednokrotnie wielkie straty. Stańcie do apelu! Polegli na polu, tam! Wzywam uczniów Zakładu Praktyki Leśnej Feliksowo, którzy nie zastanawiając się ani chwili, stanęli do walki z rosyjskim zaborcą, ponosząc śmierć. Adolfa Bieskę, Ludwika Jastrzębskiego, Macieja Kochowicza, Juliana Kulesze, Władysława Mieszkowskiego, Adolfa Skarżyńskiego. Przywołuję Lubomira Benedyktowicza, który okrutnie okaleczony w potyczce pod Kaczkowem Starym 14 marca 1863 roku był wierny do końca swojej ojczyźnie. Wstańcie do apelu! Chwała Bogu! Wzywam do apelu kapelanów oddziałów powstańczych, którzy w ich szeregach stanęli do walki o wolność, niosąc posługę duszpasterską i wsparcie moralne. Przywołuję księży ziemi ostrowskiej, Floriana Jastrzębowskiego, Seweryna Garilewicza, Leona Krzyczkowskiego, Wincentego Godlewskiego, Eugeniusza Nienautowskiego, księdza Grodzkiego i biskupa Chruściak-Popiela. Wołam księży straconych przez rosyjskiego zaborcę za wierność Bogu i Ojczyźnie, a wśród nich księdza Stanisława Brzuskę. Stańcie do apelu! Wzywam patriotyczną młodzież polską, studentów, powstańców i konspiratorów, którzy przelewali krew za niepodległą Polskę. Przywołuję kobiety polskie, które stanęły u boku swych mężów i braci, by nieść im opiekę medyczną i wsparcie moralne. Stańcie do apelu! Chwała Bogu! Wzywam zesłańców syberyjskich, więźniów i katorżników karcarskich, których prochy pozostały w tajgach syberyjskich na dalekiej północy oraz w szlakach zesłańczej katorgi. Stańcie do apelu! Chwała Bogu! Przywołuję synów ziemi ostrowskiej, uczestników Powstania Styczniowego, których groby znajdują się na cmentarzach w Ostrowie Mazowieckiej,
zarębach kościelnych, Broku, Andrzejewie, Porębie oraz w innych zakątkach naszej ojczyzny. Stańcie do apelu! Chwała bohaterom! Wołam członków organizacji niepodległościowych i harcerskich drużyn noszących imię generała Romualda Trauguta oraz innych bohaterów zrywu narodowego, którzy kultywując pamięć o nich oraz o czynie zbrojnym powstańców styczniowych przekazywali ją następnym pokoleniom. Stańcie do apelu! Chwała bohaterom! Rodacy, do was zwracam się. Niech pamięć o powstaniu styczniowym i imiona bohaterów zapadną w nasze serca i umysły. A młode pokolenie, ucząc się ojczystych dziejów, niech będą dumne z ich bohaterstwa i wielkiego umiłowania ojczyzny. Marzenia, z którymi nasi przodkowie szli do walki, realizujemy w pełni w wolnej i suwerennej Rzeczypospolitej. Pamięć o nich żyje i żyć będzie w naszych sercach. Chwała bohaterom! Cześć ich pamięci! Dla uczczenia 150. rocznicy powstania styczniowego, salwa honorowa! Baczność! Pierwszy szereg, krok na wprost, marsz! Na pas! Broń! Do salwy honorowej! Trzymasz! Ładuj! Salwą! Ładuj! Salwą! Pan! Ładuj! Salwą! Pan! Zabezpiecz! Broń! Napas! Broń! Przez pierś! Broń! Pierwszy szereg, krok w tył, marsz! Baczność na prawo! Patrz! Baczność, spocznij! Szanowni Państwo!